Jak chcesz to mówić? Chcę koniecznie. To co? My się widzimy o 6:30. Pół do siódmej. Najpóźniej. No. Już tu nie jest. Tak. No to nie jest. Równość, wolność! Do dupy z tym wszystkim! Skąd prześliczne stroje, słuchajcie? Z teatru jakiegoś. No ten. Krzysiek Tyszkiewicz tutaj, wiesz, scenograf. Nie. Majka, weź się z nami, chodź. Tak, tu masz to piątko. Ja spójrz, niewielka różnica. To jest ten sam model. Cester, to jest żółte, nie brudne. No bądźmy szczerzy, to jest syn. A ja gdzie z tym księgarzem? Gospodarzu, chodźcie. Dobry człowieku. A gdzie ostrogi? Dobry człowiek. Głowacki. A czy będziecie klerykami? Może będzie dopiero, wiesz, na razie ten lekarz. Ale księgarz idzie, damy też. Chodźcie damy tutaj, nie zrozumiesz. Byłam ty feministą, chodźcie. Czekamy na Wojcickiego. Dzień dobry.
To nie twoja wina, ja tak widzę. Wie pan, jaką mam do pana prośbę, że wreszcie? Dobrze, że nie pójdę.
W prawo, potem w podwale Iszowska. Thank you.
Siły Zbrojnej Narodowej, nominowanie osób na wszystkie stopnie wojskowe i sposób użycia tejże siły zbrojnej przeciw nieprzyjaciołom ojczyzny i niniejszego powstania naszego. W tym wszystkim Rada Najwyższa Narodowa dopełniać będzie rozkazów i urządzeń jego, by najmniejszych przeszkody i opóźnienia jako naczelnika prosto z woli narodu wyzwanego. Gdyby naczelnik Kościuszko w przypadku choroby lub innej jakiej przyczyny sam nie mógł dopełniać obowiązków ważnego urzędu swego, w takowym razie mianować będzie zastępcę swego, zniosłszy się z Radą Najwyższą Narodową. Błagamy o werble! 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 Na lewo! A ja? Chodź! Chodź, chodź! Na prawo! Chodź! Ja, Tadeusz Kościuszko. Ja, Tadeusz Kościuszko. Przysięgam w obliczu Boga całemu narodowi polskiemu. Przysięgam w obliczu Boga całemu narodowi polskiemu. Iż powierzonej mi władzy. Iż powierzonej mi władzy. Na niczyj prywatny ucisk nie użyję. Na niczyj prywatny ucisk nie użyję. Lecz jedynie jej dla obrony całości granic. Lecz jedynie jej dla obrony całości granic. Odzyskania samowładności narodu. Odzyskania samowładności narodu. I ugruntowania powszechnej wolności używać będę. I ugruntowania powszechnej wolności używać będę. Tak mi, Panie Boże, dopomóż i niewinna męka Syna Jego. Tak mi, Panie Boże, dopomóż i niewinna męka Syna Jego. Prosimy o werble. Prosimy o werble. Przysięga generał Józef Woliński. Ja, Józef Woliński, w imieniu władz oraz wojska przysięgam narodowi polskiemu być wiernym, posłusznym Tadeuszowi Kościuszce, naczelnikowi najwyższemu, od tegoż narodu pozwanemu do bronienia wolności, swobód oraz niepodległości ojczyzny. Tak mi Boże dopomóż i niewinna męka Syna Jego. Viva naczelnik Kościuszko! Viva! Wiwat Kościuszko! Wiwat! 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 O powstaniu wielkiemu, powstaniu przeciwko całej strasznej, ówczesnej Europie. I śpiewa poloneza, muzyka Preissnera zresztą, chór na cześć Kościuszki. Naczelniku ukochany, prosi bądź tak przekonany, że na miło lekarz drogę, aby być posłusznym Tobie. Zna ojczyzna Twoje czyny, czują wszystkie wody silny, że chcesz wolność przywrócić, a łatwo są życie skrócić. Naczelniku ukochany, prosi bądź tak przekonany, że na miło lekarz drogę,
wdzięcznością i wojsku, i nasze bractwa, a potem idziemy wszyscy na kopiec. Śpiewaj. A na kopcu kościół. Wznieśmy imienia uwielbiemu, zaświadczą Mars i Bellona, to kamera świetle dzieła Ameryka. Wznieśmy pienia uwielbienia Kościuszce nieśmiertelnemu. Wielkie czyny i wawrzyny głośmy światu zdziwionemu. Głoś ojczyzna imię męża, głoście zwycięską prawicę. Pamiętne jego oręża, Tupienko i Radzławice. Znieśmy pienia uwielbienia Kościuszce nieśmiertelnemu. Tron założą bóstwa chwały, a hołd czyniąc męstwa siłę, drży nieprzyjaciel zdumiały. Mają łzy wdzięcznymi, pomny wolności i sławy. Szanowne panie, szanowni panowie, obywatele miasta Krakowa, obywatelki miasta Krakowa, wy wszyscy, którzy zgromadziliście się, żeby uczcić Kościuszkę, zanim odjedzie, zanim ofiarujemy mu dary na kopcu Kościuszki, który chcemy dzisiaj uczcić, dzisiejszej nocy, dzisiejszego wieczoru, gdzie, jak powiedziałem, będzie wystawiona sztuka Pierwsza miłość Kościuszki. Chodźcie, dzieci, jesteście? Tak. To są dzieci. Dzieci krakowskie. Kościuszko! Patrz, nie z nieba, ale teraz jesteś obecny tu. I patrz na te dzieci. Żywo, chłopacy, dajcie wodę. Zbierzcie ranacy na nowe stroje. Oczy gotowi, serce i siłę. Tadeuszowi nieść na modliwę. Thank you.
panowie, obywatelki, obywatele miasta Krakowa. Tadeusz Kościuszko powoli będzie jechał na kopiec Kościuszki, żeby być tam uwieńczony Wawrzynem. Żegnamy w tej chwili Wojsko Polskie, żegnamy ogromnymi oklaskami. Żegnamy, żegnamy, bo skoro byli z nami przez chwilę, przypomnieliśmy tamte świetne, świetne, piękne, najcudowniejsze chwile naszego narodu i kraju. Kościuszko wsiada powoli do swojego powozu. A potem pożegnamy nasze cudowne bractwo wojkowe i złożymy ślicznie wszystkich.